Dzień dobry, witamy w piątek o poranku w dobrym nastroju. A dlaczego w dobrym? Ano dlatego, że będzie okazja podczas weekendu poczytać coś dobrego, czyli najnowsze wydanie dwutygodnika Czas na Opole. Ten bezpłatny dwutygodnik już trafił do ekspozytorów, jest w galeriach handlowych, w Miejskiej Informacji Turystycznej, we wszystkich częściach Urzędu Miasta, od ratusza począwszy. Tam go Państwo znajdą, jak i w wielu instytucjach oczywiście kultury. A w najnowszym wydaniu o tym, jak Opole wspiera sport nie tylko dobrym słowem, o wodzie w różnych aspektach, tak między innymi o tym, co dzieje się na budowie polskiej oczyszczalni ścieków, a także oczywiście i o cenach wody. No ale rzecz niezwykle ważna i ciekawa na pewno dla nas wszystkich to wypowiedź naszego rzecznika praw konsumenta w artykule Konsumencie czuj duch. Rozmowa z Markiem Trejdą. Bardzo ciekawa. Dowiedzcie się Państwo, bo wiele, wiele możemy zrobić dla siebie jako konsumenci. Wszystkiego nie będę zdradzał, co jest w tym najnowszym wydaniu, zachęcając Państwa do lektury. A dlaczego dzisiaj jesteśmy przed Centrum Wystawniczo-Kongresowym? Ano dlatego, że tutaj mnóstwo atrakcji, ale o tym za chwilę, bo dzisiaj może Państwo wybiorą wystawę, teatr, kino czy koncert. W sobotę na przykład coś na sportowo Gwardię Opole z Górnikiem Zabrze, na przykład w piłce ręcznej, czy w niedzielę Dremana z Klireksem Chorzów w Ekstraklasie Futsalu, a później już na 4 wspaniałe wystawy, które będą miały miejsce właśnie tutaj. Te wydarzenia to Giełda Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości, czyli GeoExpo, Festiwal Ezoteryki i Medycyny Naturalnej, Jungle Bazaar i Giełda Terrorystyczno-Botaniczna. A co na nich będzie można zobaczyć? Między innymi oczywiście okazy roślin, zwierząt z odległych zakątków świata, jaszczurki, mięczaki, żółwie, pajęczaki, węże, meteoryty, bursztyny, kości dinozaurów, kamienie szlachetne. To oczywiście na Giełdzie Minerałów. Z kolei w Jungle Bazaar między innymi oprócz wspaniałych roślin doniczkowych także dodatki do wystroju wnętrz i produkty naturalne, a na Festiwalu Ezoteryki i Medycyny Naturalnej festiwal podzielono tutaj na 2 strefy. Ta jedna to wystawowo-usługowa, a druga wykładowo-warsztatowa. Także znajdzie się coś na pewno dla dzieci, dla młodzieży, bo to nie tylko sama giełda, ale także i warsztaty, ciekawe prelekcje, ciekawe pokazy, więc sobota i niedziela od 9 do 18, od 9 do 16 tutaj właśnie w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym dla Państwa, więc serdecznie zapraszamy, tak jak i do tego, by właśnie podczas weekendu znaleźć czas na lekturę najnowszego wydania Czasu na Opole. Na pewno przyjemnie i pożytecznie spędzą Państwo przy tym czas. Miłego weekendu!